Na początku grudnia podczas turnieju karate Shinkyokushin dzieci, młodzieży o Puchar Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, suwalscy karatecy zdobyli 25 medali. W zawodach w Giżycku udział wzięło ponad 220 zawodników z 6 klubów. Nasi karatecy pojechali na turniej silną 40-osobową drużyną. Wywalczyli 5 złotych medali, 9 srebrnych, 11 brązowych. Drużynowo zajęli 3 miejsce. Aleksandra Rybacka, Piotr Barwicki, Jolanta Płońska, Tomasz Kluczyński, Mateusz Karpowicz. Najlepszy nasz zawodnik, Damian Biłbak, właśnie wyleciał do Jekaterynburga w Rosji, aby wziąć udział w Mistrzostwach Świata Karate Kontaktowego w rosyjskiej organizacji KWU. Do udziału w tych zawodach możliwe było wskazanie tylko jednego zawodnika reprezentującego dany kraj. Wytypowano naszego najlepszego młodzieżowca i seniora, Damiana Biłbaka, który wystartuje tam w kategorii do 60 kg jako mistrz Polski seniorów. Z kolei w Koszalinie na Mistrzostwach Polskich juniorów i młodzieżowców swoje umiejętności zaprezentuje 5 naszych zawodników. Będziemy trzymać kciuki.